To jest mało właśnie. Pani przewodnicząca. Sekundę, muszę wygłosić formułkę, ponieważ to jest 1614. Szanowni Państwo, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Tutaj też mamy wniosek o dwa czytania. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek. Jest jedna autopoprawka. Zgłaszanie poprawek, wpłynął wniosek o dwa czytania. Proszę o składanie poprawek, czyli coś takiego istnieje. Jak będziemy głosowali wniosek o dwa czytania w bloku głosowań, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Chciałbym Państwu przedstawić projekt Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczący konieczności przeprowadzenia konsultacji w sprawie ewentualnej organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Państwo oczywiście druk znają, ja tylko chcę powiedzieć, że została złożona przed chwilą ta poprawka, dlatego że konieczne było określenie tego terminu, żeby to było nie później niż 30 marca, ponieważ do 15 marca pan prezydent będzie miał wszelkie dane, przynajmniej wstępne, dotyczące i samej organizacji, i także kosztów, zysków, więc będzie co wtedy konsultować, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście może nie miałoby sensu te konsultacje. W związku z tym, i to jest jedyna zmiana w tym druku, o ile wiemy, będziemy zaraz procedować drugi druk. Jeszcze została zgłoszona poprawka pana Tomasza Urunowicza. Poprawka pana Tomasza Urunowicza. Pan widział tą poprawkę. Ale to ona jest... Pan Urunowicz złożył poprawkę, która jest zawarta w autopoprawce, więc nie wiem, czy pan Tomasz wycofa tą swoją poprawkę, czy nie. To za chwilę będzie mówił na temat druku, który przygotował klub Platformy Obywatelskiej. Ja w każdym razie bardzo Państwa proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Dziękuję. Czy pan Tomasz Urunowicz ma ochotę zabrać głos dotyczący? Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, proszę się zgłaszać do dyskusji za pomocą automatycznego sprzętu. Proszę. Przepraszam, no jakiś troszeczkę, ale to jest tak w noworocznie. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, no ja troszkę z niepokojem, o czym mówię w imieniu naszego klubu, troszkę z niepokojem patrzę, kiedy szanując siebie nawzajem, jako radni i jako powiedzmy kluby, oczywiście Państwo mają większość i zawsze Państwo przegłosują, ale to jest tylko większość, jak napisali w prasie, jednego głosu. W związku z tym może się różnie zdarzyć. Natomiast koledzy, tutaj kolega Adam i klub PiS przygotował stosowny projekt uchwały o przeprowadzaniu konsultacji. Jakimś dziwnym trafem dzisiaj jest procedowany, oczywiście Państwo przegłosowali, drugi projekt to samy. Więc zapytam, dlaczego i z jakich powodów po prostu koledzy robią podobny projekt, który wcześniej został zrobiony jako projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości. To jest to samo, co Wielki Piątek, Wigilia i Niedziela, prawda? I później kupowanie tematu i sprzedawanie go jako nieswojego, ale to tak na marginesie. Natomiast powiem tylko tyle. Mieszkańcy Krakowa zostali zaskoczeni pomysłem, że w Krakowie należy, nie tylko w Krakowie, organizować Igrzyska Olimpijskie. I to ktoś podjął taką strategiczną decyzję. Oczywiście bez konsultacji społecznych, bez zasięgnięcia opinii i bez wykazania, jakie będą de facto koszty takiego przedsięwzięcia. I teraz opinia publiczna zaczęła, no i to w internecie i w prasie, zaczęła po prostu alarmować i przeciwstawiać się temu pomysłowi. I w związku z tym teraz Państwo starają się, wprowadzając na arenę Krakowa pomysł, teraz starają się iść jakby drugą stroną, czyli po prostu zapytać mieszkańców, ale to zrobił wcześniej klub Prawa i Sprawiedliwości, więc nie wiem, dlaczego jest ta rywalizacja, po co, i pytam pana Tomasza Urunowicza, dlaczego taki pomysł jakby dublowany jest pomysłem, który wcześniej złożyli koledzy radni. Bardzo proszę pana
radnego wycofanie tego projektu, bo ten projekt jest tożsamy. No przecież nie robimy siebie jako radni, po prostu jako wspólnota radnych, po prostu nie, takich nieporozumień i niesnasek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać? Bardzo proszę, pan Mirosław Gilarski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że sprawa dotycząca organizacji Igrzysk Olimpijskich już w tej sali obrad była dyskutowana przy okazji budżetu, kiedy Grupa Radnych Niezależnych złożyła poprawkę o to, aby 1 000 000 złotych przekazać na organizację referendum. Wówczas ku mojemu zdumieniu pan skarbnik twierdził, żeby ci sami radni znaleźli, załatwili w cudzysłowie pieniądze na organizację tych igrzysk, a podobno, przynajmniej na zgadę napisała pan prezydent, nawet stwierdził, że by ci radni z własnej kieszeni wyłożyli prywatne pieniądze, ten 1 000 000 złotych, kiedy budżet miasta to prawie 4 miliardy złotych, więc ja rozumiem, że pan prezydent traktuje budżet miasta, te 4 miliardy złotych, jako swoje, skoro każe radnym na inne inicjatywy wykładać swoje prywatne pieniądze. To tak tytułem wprowadzenia. Natomiast wtedy wszyscy Państwo, oprócz 6 radnych, zagłosowaliście jak jeden mąż zgodnie Państwo z klubu Platformy Obywatelskiej, z klubu Prawa i Sprawiedliwości z wyłączeniem jednego radnego, pana Adama Klity, przeciw tej poprawce, bo pożałowaliście ten 1 000 000 na referendum. A teraz właśnie wy, te dwa kluby rywalizujecie, ośmieszając Radę, zgłaszając dwa takie same projekty, kiedy wiadomo, że jest to tylko chęć i ochota przypodobania się mieszkańcom i zaistnienia w mediach. Wszyscy wiemy, że jest też przygotowana akcja zbierania podpisów, 4000 podpisów, akcja obywatelska, i która zmierza jednak ku temu, aby referendum w Krakowie się odbyło, tak jak odbyło się referendum w Monachium, odbyło się referendum też w Norwegii, w wielu innych państwach. Dobrym obyczajem i zwyczajem jest, aby w tak ważnych sprawach, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców Krakowa, bezpośrednio ich kieszeni i ich pieniędzy, z ich podatków, wypowiadali się na ten temat mieszkańcy. I my jako radni niezależni zgłaszaliśmy projekt, aby takie referendum mogło odbyć się pod koniec maja, w dniu wyborów do Europarlamentu, po to, aby jak największa ilość mieszkańców mogła się wypowiedzieć, aby zapewnić wysoką frekwencję, aby w tym terminie rozstrzygnąć o tym, czy Igrzyska Olimpijskie mają odbywać się również w Krakowie. W związku z tym, że w lipcu tego roku miasta oficjalnie otrzymują status miast kandydatów, termin majowy jest terminem właściwym, bo wówczas mamy jeszcze cały miesiąc czerwiec, aby podjąć decyzję po ewentualnie rozstrzygnięciu referendum. Natomiast te wszystkie poprawki, te wszystkie konsultacje, o których tutaj Państwo mówicie, owszem, one są istotne i ważne, tylko mogłyby się odbywać podczas kampanii referendalnej, tak aby dotrzeć do mieszkańców z informacją. To jest nic innego, tylko i wyłącznie rywalizacja międzypartyjna, zgłaszanie takich projektów dotyczących konsultacji, kiedy można było sprawę załatwić od razu i od ręki, jeszcze w grudniu, przegłosowując 1 000 000 złotych w budżecie na referendum i przygotowując inicjatywę referendalną w terminie majowym, w terminie wyborów do Europarlamentu. I to jest w dalszym ciągu możliwe i o to do Państwa apeluję i mam nadzieję, że uda się to przeprowadzić. Natomiast wszystkie te poprawki zmierzające do tego, że te konsultacje mają odbywać się do końca maja, to oznaczają, że nie będzie możliwe referendum przed nadaniem miastom w lipcu przez MKOL miast tytułów czy oznaczenia miast jako miast patronackich, więc to tylko jest robione po to, aby później można było powiedzieć, no proszę Państwa, bardzo nam przykro, nie można przeprowadzić referendum, bo już jest za późno. I te argumenty już były przedstawiane w listopadzie i w grudniu, bo miasto już wydawało jakieś tam pieniądze, więc już jest za późno, już nic nie można zrobić, a po czym pojawiają się teraz projekty konsultacji, które spowodują, że to referendum faktycznie nie będzie mogło się odbyć, bo Państwo swymi uchwałami je blokujecie. Dziękuję. Szanowni Państwo, kto jest następny? Pan Bogusław Kośmider, bardzo proszę. Szanowni Państwo, kiedy Kraków przystępował do walki Euro 2012, wydawało nam się,
że mamy ogromną szansę i wydawało nam się, i tutaj na sali od sasa do lasa wszyscy byli za tym, żeby to było. Niestety nie udało nam się. Przez to straciliśmy możliwość zrobienia za państwowe pieniądze autostrad, rozbudowy portu lotniczego, szeregu inwestycji miejskich. One nas ominęły, ponieważ poszły tam, gdzie było robione euro i stąd Wrocław czy Gdańsk ma port lotniczy wykonany za państwowe pieniądze, Kraków tego nie ma. I to jest sprawa pierwsza. Podejmując 24 października uchwały o wyrażeniu woli aplikacji w tym zakresie, głosowaliśmy. Ja przypomnę, że o 37 obecnych jeden był przeciw, pan Kalita, czterech się wstrzymało. Między innymi pan Komarewicz, pani Mroczek, pani Nowak i pani Prokop Staszewski. Pozostali koledzy byli za. Koleżanki. I koleżanki także. To mówię, ponieważ mam wrażenie, że wiedzieli, za czym głosują. Była dość burzliwa wtedy dyskusja. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, jestem zdecydowanie zwolennikiem konsultacji, natomiast rzeczywiście, żeby konsultować w trybie takim, jaki w mieście podjęliśmy, musi być co konsultować. Znaczy musi być dokument, który jest wystawiony w internecie i potem do niego są zbierane informacje, zbierane zdania mieszkańców i tak dalej. Rozumiem, że ten dokument będzie dopiero 15 marca. Po trzecie, tu nie chodzi o wyścig, kto będzie pierwszy, ale te uchwały trochę się różnią. Różnią się nie tylko terminem, ale także obszarem, do którego skierowana jest konsultacja. I to jest sprawa trzecia. I sprawa czwarta, zdaję sobie sprawę z tego, że o tym powinniśmy rozmawiać, także informować ludzi o różnych aspektach tego. Zapraszam państwa na 30 stycznia tutaj na salę obrad o godzinie 17 odbędzie się pierwsza debata, na której będą i zwolennicy, i przeciwnicy, i mam nadzieję, że szereg argumentów przygotowanego także tego wniosku znajdzie tutaj swoje miejsce i w ten sposób też jakaś forma konsultacji będzie się odbywać. Natomiast no nie dyskutujmy, który projekt jest lepszy, bo jeżeli ktoś składa projekt inny, to ma prawo, żeby go rozpatrywać. I tyle. Natomiast w sprawie tego projektu, no kluczową sprawą jest termin. I rozumiem, że poprawka, którą, czy autopoprawka wynikająca z poprawki kolegi radnego jest. Natomiast ja się cieszę, że koledzy, że tak powiem, czasami zastanawiają się nad tym, co kiedyś zrobili. Papier i elektronika ma to do siebie, że będzie wieczna i wiemy, że kolega Gilarski głosował za przystąpieniem i szeregu innych osób też. Rozumiem, że zdania można zmieniać i dobrze, natomiast dzisiaj mówimy nie tyle o tym, czy referendum, czy nie referendum, tylko o tym, kiedy i w jaki sposób i w stosunku do kogo powinny zostać przeprowadzone konsultacje. I róbmy te konsultacje, róbmy je z głową, wtedy, kiedy jest dokument, który pozwala się do niego odnieść. Róbmy go w terminach, w których to powinno być zrobione. I też bierzmy pod uwagę, że konsultacje najczęściej gromadzą osoby, które są same wprost zainteresowane tymi sprawami. Natomiast ogół mieszkańców najczęściej, no mamy to po innych konsultacjach, tak naprawdę w tym udział nie bierze i mamy 2-3 tysiące osób zainteresowanych, gdzie w Krakowie dorosłych obywateli, wyborców jest 531 tysięcy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Józef Pilch, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Tak, Panie Przewodniczący, ma Pan rację, żeśmy zagłosowali za. Zagłosowaliśmy tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, ile to nas będzie kosztowało. Dzisiaj zakładamy, ile to może być koszt organizacji tej olimpiady, a więc to nie są miliony złotych, to już zakrawa na miliardy złotych. Więc ja dzisiaj mówię nie. Chociaż jestem działaczem sportowym, to wolę, żeby te pieniądze przeznaczyć na obiekty sportowe, które mamy zniszczone, na szkoły, które mamy niewyremontowane, to na przedszkola, do których cieknie woda,
to na żłobki, które jeszcze nie są wybudowane na nowych osiedlach i na to chcę przeznaczyć pieniądze, a nie na bajkę, że będziemy olimpiadę mieć, a której nie będziemy mieć być może. Więc na to się nie zgadzam. I dlatego mówię, dzisiaj mówię nie. Wtedy głosowałem za, teraz mówię nie. Bo tyle pieniędzy wydawać na to, na promocję, które... Jeśli ktoś mi będzie mówił, że to jest promocja Krakowa, dzisiaj mamy 9 milionów turystów. Dość wypromowaliśmy. Jeśli mówimy o Euro 2012, to szczędź nas, Panie Boże, że żeśmy tego nie organizowali, bo bylibyśmy miastem, które straciło na tym Euro, a nie zyskało. Dzisiaj dzięki temu, że nie mieliśmy Euro, zyskaliśmy, bo były 4 kluby sportowe, które mieszkały u nas, znaczy międzynarodowe, które mieszkały na naszym terenie i dzięki temu gmina miejska zarobiła. Także bardzo proszę nie mówić o tym, że jak żeśmy głosowali wstępnie, bo dzisiaj konsultacja polega na tym, że dzisiaj gdybyśmy mieszkańców zapytali, czy chcecie za olimpiadą, 90% być może powiedziało tak. Ale gdy zapytamy, czy chcecie olimpiadę, ale będzie kosztowała 2 miliardy, na pewno nie powiedzą tak, tylko powiedzą nie. Więc zapytajmy dokładnie i pokażmy, ile to będzie kosztowało, a potem zapytajmy mieszkańców, czy chcecie tej olimpiady. O to nam chodzi. Pokażmy rzetelnie. Jeśli uważacie, że trzeba nam olimpiady, żeby zrobić drogę z Krakowa do Zakopanego, to ja mówię nie, skoro rząd sobie nie radzi. Rząd z tym sobie nie radzi. Ja panu nie przeszkadzam, bardzo bym prosił, żeby panu nie przeszkadzał. Oto tylko zależy mi na tym, żeby rzetelnie podejść i pokazać mieszkańcom, co będzie, ile ich kosztować. Co będzie i ile ich będzie to kosztowało. Gdzie za pieniądze mają iść, to nie pójdzie część pieniędzy na samą modernizację obiektów, tylko pójdzie na instytucje, które będą promować, czy chcemy olimpiadę, czy nie. A więc to one będą w tym czasie się pasły na tych pieniądzach, żeby wypromować Kraków. A jak powiedzą, że niestety nie udało się, trudno, darmo, znów Kraków stracił, tak jak Euro żeśmy stracili. I chwała, żeśmy ją stracili, bośmy zyskali. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę mi podpowiedzieć. Pan Mirosław Gilaszki, drugie wystąpienie, przypominam. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, oczywiście głosowanie, które odbyło się w październiku, również głosowałem za, natomiast teraz mam poczucie, że zostałem wprowadzony w błąd przez projektodawców. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wiemy, jakie są koszty związane z Igrzyskami Olimpijskimi. Choćby można podać spektakularny przykład Olimpiady Igrzysk Olimpijskich, które przygotowane są w Soczi. Ile miliardów dolarów ta olimpiada będzie kosztować. Też na początku, gdy była planowana, była kilkakrotnie szacowana, kilkakrotnie mniej. I wiele tego typu przypadków. Natomiast ja mówię, że są dwie istotne rzeczy w tym wszystkim, w tej państwa walce partyjnej. Między innymi to, że chciałbym, aby jednak o tej decyzji zadecydowali mieszkańcy. I tutaj nikt nie przesądza, czy jest za, czy jest przeciw, tylko głos mieszkańców w tej sprawie powinien być najważniejszy. I nie wiem, dlaczego Państwo obawiacie się tego referendum w tej sprawie. A poprawki, które tutaj są składane, uniemożliwiają przeprowadzenie tego referendum przed decyzją NKOL-u, czyli przed lipcem. Bo skoro konsultacje mają odbywać się do końca maja, a tak jak powiedziałem w ostatnim weekend maja zapewne odbędą się wybory do Europarlamentu, byłby to najlepszy czas tego referendum, to kiedy to referendum miałoby się odbyć? Czerwiec, jeden miesiąc jest już czasem prawdopodobnie za krótkim, by móc to zorganizować. W związku z tym zamiast się tutaj kłócić, mówić, który projekt jest lepszy, który był wcześniej zgłoszony, który później, proponuję, abyście Państwo zastanowili się, w jakim terminie i w jaki sposób przeprowadzić to referendum, które będzie kosztować nie więcej niż 1 000 000 zł. Gdyby ono jeszcze było w tym terminie wyborów do Europarlamentu, mogło być odrobinę taniej, mimo że niezależnie dwie komisje musiałyby wówczas pracować. Natomiast jak ostatnio widziałem 30-sekundowy spot promujący Kraków Igrzyska Olimpijskie, dowiedziałem się, że on kosztował ponad 3 miliony złotych, więc w tej perspektywie 30-sekundowy spot reklamowy, który kosztuje ponad 3 miliony złotych, a Państwo pożałowaliście w głosowaniu nad budżetem, głosując przeciw 1 000 000 złotych na referendum w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa, proszę się zgłaszać automatycznie. Bardzo proszę, pan Stanisław Rachwał, pan Adam Bigdeł.
pierwszy. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Panie Radny, ja chciałbym tak tylko przypomnieć, że w roku 2012 i nieudane u nas rozgrywki euro przyniosły pewne korzyści, które Pan jako wtedy akceptował. Bardzo duże wydatki również miasto musiało ponieść między innymi na remonty infrastruktury nowowódzkiej, gdzie przyjeżdżały kluby trenowane. W związku z tym proszę takiego populizmu troszeczkę nie uprawiać. Szkoda, że Pan jeszcze nie dorzucił jakichś dzieci potrzebujących, bo to rzeczywiście rozumiem, by był populizm. Ja nie do tego zmierzałem. Został złożony wniosek o przyjęcie tej uchwały w trybie dwóch czytań, znaczy przeprocedowanie w trybie dwóch czytań. Właśnie po to ta dyskusja pokazuje, że pewne momenty zastanowienia nad tym, jak to sformułować, wszystko powinno się jeszcze być. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Rachwał, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, no przecież mamy prawo mieć różne zdania, mamy prawo nawet się spierać, ale nie chciałbym, żeby to kolega powiedział, że to jest spór pomiędzy jakby partyjny, międzypartyjny. Przecież to tak nie jest. Spieramy się jako radni, każdy ma prawo mieć swoje pomysły. Ja rozumiem, że no oto jest taka sytuacja, może dla mnie troszeczkę dziwna, ale że są dwa projekty uchwały, oczywiście każdy ma prawo i każdy klub ma prawo złożyć projekt, to rozumiem, że Rada w swojej mądrości przegłosuje dwa prawie identyczne po prostu projekty, no i okej, można się z tym zgodzić, z tym, że chcę, dla porządku i chyba w scenogramie to będzie, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło ten pierwszy projekt, a drugi został zgłoszony przez kolegów i dwa projekty Rada Miasta Krakowa przegłosuje i okej. I powiem jeszcze koniec tak, że oczywiście Pan mówi to o referendum, Pan Radny Gilarski, referendum kosztuje, ale wcześniej trzeba zrobić pewne konsultacje, przecież zawsze powinno się robić najpierw konsultacje, jeżeli w wyniku konsultacji jest taki duży rozrzut, że tak powiem, opinii, wtedy można podjąć decyzję o referendum, a nie odwrotnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze się zgłosił? Proszę o podpowiedź. Pan Józef Pilch, drugie wystąpienie. Panie Przewodnicząca, Panie Radny, ja powiem tylko tyle. Euro 2012 i tak robiliśmy stadiony i tak. Decydowała poprzednia Rada Miasta Krakowa, nie w tej, w której ja uczestniczyłem, tylko w poprzedniej, a więc niech Pan mi tu nie mówi, że dzięki mnie tam coś remontowali. Dwa stadiony były budowane, remontowane i zrobione. Czy infrastruktura wokół tego była robiona? Nie. Były bieżąco robione inwestycje, które powodowały to, że to euro mogło być wspaniale istnieć w Krakowie. Natomiast organizacja olimpiady to już są naprawdę wysokie pieniądze i wysokie nakłady, że miasto Kraków będzie to o wiele więcej kosztowało. Poza tym niech Pan pamięta, Panie Radny, że my już mamy cztery obiekty, będziemy mieć cztery obiekty, a więc dwa stadiony i dwie hale. I do tej pory mamy tylko jednego operatora na Krakowie, natomiast wszyscy pozostali operatorzy to są operatorzy miejscy, a więc i tak są z budżetu miasta będzie opłacane operatorzy, będą utrzymywać halę widowiskowo-sportową, centrum kongresowe i stadion Wisły, a więc gdy będą kolejne obiekty budowane, to tak samo będzie tym zarządzać Gmina Miejska Kraków i utrzymywać Gmina Miejska. A więc na same utrzymanie obiektów będziemy płacić kolosalne pieniądze. Warto się nad tym zastanowić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze? Pan Tomasz Urnowicz? Pan Tomasz Urnowicz. Przepraszam, Pan Tomasz Urnowicz, Panie Radny. Pan Tomasz. Proszę. Za chwilę Pan. Proszę, Pan Tomasz Urnowicz, Pan Adam Migdał. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, rzeczywiście to bardzo ciekawy dzień z punktu widzenia krakowskiego samorządu, bo naprawdę koledzy w opowiadaniu bzdur i powielaniu kłamstw i mitów na temat zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie dają z siebie dzisiaj naprawdę wiele. I jak się słucha niektórych głosów, to można dojść do przekonania, że gdyby nie inicjatywa organizowania zimowych Igrzysk Olimpijskich, to w Krakowie i to dla niektórych brakłoby pomysłów na to, co jeszcze do końca kadencji na tej sali powiedzieć i co powiedzieć tak, żeby wzbudzić
wzbudzić jakiekolwiek wątpliwości co do intencji. A najciekawsza wypowiedź była pana radnego Józefa Pilcha. Słuchałem ją tym bardziej uważnie, bo on jako czołowy ekspert budowlany w Krakowie, zaprawiony w przeprowadzeniu wielu inwestycji budowlanych, potrafi zweryfikować kosztorysy i potrafi także odnieść się do realnych kwot inwestycyjnych. I to z pewnością byłoby bardzo pouczające, gdyby opierał swoją wiedzę na faktach. A fakty są gdzieś zupełnie indziej niż pan Józef Pilch. I chyba okazuje się, że nie tylko w tej sprawie. I to powinno nas wszystkich bardzo martwić, bo okazuje się, że nawet zgłaszanie projektów, które powinny integrować i łączyć, bo jak wykazuje wielu z nas na tej sali, po pierwsze mówią o podobnym przedmiocie spraw i powinny angażować nas wszystkich w to, żebyśmy informowali i komunikowali się z mieszkańcami, odnosząc się o faktach, to niestety na tej sali są także i tacy, których fakty przeszkadzają w uprawianiu polityki, ale cóż, może warto z tego typu działalności także wyciągać pouczające wnioski na przyszłość. Nie jest też tak, jak mówią koledzy, że mamy do czynienia z dwoma takimi samymi projektami uchwał. Wystarczy, że tak powiem, pobieżna lektura, żeby zwrócić uwagę, że to mimo wszystko nie są takie same projekty uchwał i nie tylko dotyczy to tylko wskazania daty, którą kolega tutaj kolega Adam Kalita zechciałby doprecyzować, ale przede wszystkim i przedmiotu, ale także i zakresu. To, co ma być konsultowane, czyli koncepcja organizacji zimowych igrzysk olimpijskich, wspominał bardzo wstępnie o tym pan przewodniczący Kośmider, to jest dokument, który jest w trakcie opracowywania. Pracują nad tym intensywnie zespoły zadaniowe powoływane przez miasto, pracują zewnętrzni eksperci wyłonieni w drodze przetargu. Jest sytuacja, w której będziemy prawdopodobnie pod koniec lutego mieć tą pewną wiedzę odnoszącą się do planów organizacji, ale także i do kosztorysów, do tego wszystkiego, co będzie warte skonsultowania. I wtedy wówczas z pewnością koledzy radni, którzy dzisiaj tak z dużą wprawą informują, ile to będzie kosztować, będą mogli swoją dzisiejszą wiedzę zweryfikować z faktami, będą mogli swoje wyobrażenia o organizacji zimowych igrzysk olimpijskich skonfrontować z informacjami przygotowywanymi na potrzeby kandydatury Krakowa. Nie na potrzeby dyskusji politycznej, nie na potrzeby, że tak powiem, skutecznego uprawiania populizmu i próby dezawuowania inicjatyw, które w Krakowie są podejmowane po to, żeby Kraków był miastem nie tylko znanym w Europie i szanowanym, ale przede wszystkim jednym z najpoważniejszych miast naszego kontynentu, bo może niektórym ta kultura płocka, Raciborza i Trzyciąża tak mocno, że tak powiem, zakorzeniła się w myśleniu o przyszłości miasta, że nie potrafią odnaleźć się w Krakowie. Proszę o konkluzję, panie radny. Jak szanowni państwo znajdą wystarczająco dużo czasu, żeby poświęcić uwagę projektom, to zwrócą uwagę na i adresatów konsultacji, tak żebyśmy byli w stanie rzeczywiście odpowiedzieć na te pytania, które nurtują kolegów, czy Kraków na tym straci, czy zyska, ale także będą w stanie że tak powiem, popatrzeć perspektywicznie dalej niż listopad tego roku, a wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o pewnych wizjach. Ja wniosłem poprawkę do projektu uchwały kolegi. Kolega wprawdzie autopoprawką rozszerza termin przeprowadzenia konsultacji, ja go jednak mimo wszystko doprecyzuję, mówiąc o 15 marca do 31 maja 2014 roku. To nie jest wbrew wszystkiemu tożsama data. 14 marca jest datą granicy, w którym dokument powinien znaleźć się na biurku MKOL-owskim. W związku z tym o takiej dacie, jako dacie prezentacji dokumentu, panie radny, proszę wyraźnie mówić. Co mam zrobić, panie przewodniczący? Kończyć. Jest 5 minut przeszło. Kończyć. Niedoczekanie pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Adam Migdał zgłosił się. Tak? Bardzo proszę, pan Józef Pilch. Proszę pilnować czasu. Tak. Panie przewodniczący, panie radny, to wystąpienie pańskie było nie na miejscu. Nie powiedziałbym, że chamskie, ale nie na miejscu. Bo powiem panu, ja
staż 40-letni odbywam bardzo ciężko i mój umysł na tyle swój pamiętam, że dzięki temu zostałem dyrektorem nie dlatego, że należę do partii politycznej, jak nie jedni tutaj na tej sali, i dlatego zostali dyrektorami, tylko dlatego, że spędziłem wiele lat na budowie i znam się na budownictwie. I muszę panu powiedzieć, że uraził mnie pan głęboko, bo mówię o miliardach złotych ze względu na to, że tyle czeka nas inwestycji. Że tyle, panie radny, część pójdzie z urzędu pewnie z państwa, część obiecywany będzie, nie wierzę, że to będzie z funduszy unijnych, ale że państwo da, ale większość będzie to, będą to pieniądze właśnie małopolskie, właśnie gminne, powiatowe. To tu będą pieniądze szły i z tych pieniędzy będziemy, nawet gdyby niektóre inwestycje wziąć pod fundusze unijne, to i tak trzeba, miasto w to musi się również zaangażować, bo musi na to pieniądze dać. I panie radny, jest to wielki nietaktem, co pan tu powiedział, i mądrość polega na tym, że w zasadzie nie powinienem się w ogóle do pana odzywać na ten temat, ze względu na to, że jest za niski poziom, ale musiałem to powiedzieć. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze z panów? Bardzo proszę o odpowiedź. Pan Adam Kalita i pan Włodzimierz Pietrus. Pan Adam Kalita, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja bym jednak prosił, że może zakończmy tę dyskusję, bo myślę, że dzisiaj nie czas na ten temat dyskutować, czy ta olimpiada ma się odbyć, czy nie. Właśnie po to są konsultacje, miałyby być konsultacje. Ja tylko panu Janowiczowi powiem, że jego wypowiedź pięciominutowa też nic nie zawierała żadnego merytorycznego zdania. No tak sobie wyszedł i powiedział parę minut o czymś. I także jeszcze przy okazji prosiłbym, żeby jednak procedować to w jednym czytaniu. Nie ma sensu tego przedłużać, tych dyskusji, które znowu za dwa tygodnie rozgorzeją. Myślę, że Rada Miasta Krakowa ma wiele poważniejszych spraw niż tą jedną, a mianowicie czy i w ogóle czy przeprowadzić te konsultacje. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić, że nasz potencjał także radnych, jak i zarządu miasta, prezydenta, powinniśmy skupić na tym, aby w tych konsultacjach wzięło jak największa ilość osób, dlatego że rzeczywiście prawdą jest, że konsultacje na poziomie 2000 osób są nieporozumieniem w momencie, kiedy mamy mieszkańców Krakowa. W związku z tym radziłbym Państwu i sobie także, abyśmy zrobili wszystko, aby te konsultacje zaczęły być w Krakowie poważne. A czas na dyskusję o igrzyskach będzie po konsultacjach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Włodzimierz Pietrus, proszę bardzo. Przewodnicząca, Pani Prezydent, ja chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt sprawy, że pojawił się dziś projekt w procedurze, projekt uchwały Klubu Radnych PiS po to, żeby zatrzymać to pewne szaleństwo, ponieważ mamy duże pieniądze do wydania. Ktoś tu mówi, że może państwowe, ale te państwowe to też są nasze pieniądze, bo to nie biorą się znikąd, tylko podatnicy też tego miasta płacą, nie tylko na miasto. I jest jeden pozytywny sygnał, że większość, czyli Platforma Obywatelska, dostrzegła potrzebę konsultacji społecznych, bo tak to byśmy dalej brnęli w ten program, w ten projekt. Na zasadzie zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pojawił się termin 15 marca jako ten, który pokaże nam tak naprawdę, co się wydarzy, do czego zmierzamy, a wydaje mi się, że to powinno dużo wcześniej nastąpić, bo każde, nawet mniejsze przedsięwzięcie wymaga jakichś przygotowań, choćby jakiejś małej analizy SWOT, która mówi o zagrożeniach, o oczekiwaniach, o jakichś hasłowych przynajmniej. Natomiast tutaj
nie mamy nic. Czyli rozmawiamy w dalszym ciągu, znaczy miasto lansuje program przystąpienia do olimpiady, nie mając zupełnie żadnych dokumentów, które by broniły tej decyzji. I na koniec jeszcze jedna sprawa. Dlaczego ważne są konsultacje? Chcę przypomnieć, że w Krakowie mamy katalog inwestycji miejskich, czyli bardzo ważnych przedsięwzięć, które obligatoryjnie wymagają konsultacji społecznych. Ja, patrząc na takie przedsięwzięcia jak olimpiada, zupełnie bym sobie nie wyobrażał, żeby choćby nie było konsultacji społecznych, nie mówiąc już o referendum, bo może wyniknie sprawa, że będzie potrzebne referendum. I ostatnia sprawa, to jest właśnie, w którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie rozpędzamy całą machinę i jeżeli ktoś twierdzi, że 15 marca jest wystarczający, dobrze, możemy przyjąć, że 15 marca przeprowadzamy konsultacje, tylko chciałbym ze strony prezydenta mieć odpowiedź, że ten proponowany harmonogram czasowy nie będzie harmonogramem, no takim ślepym trochę, czyli żeby się nie okazało, że konsultacje będą za późno przeprowadzone, że będzie już to tak daleko posunięte, że w zasadzie nie ma odwrotu, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o podpowiedź. Ktoś jeszcze zgłosił do dyskusji? Pan Adam Migdał i pan Dominik Jaśkowicz. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo Radni, no ja chciałbym jeszcze raz wrócić do tego samego, to znaczy nie chciałbym, żeby to się zamknęło tutaj jako taka dyskusja między partiami politycznymi, bo to dotyczy rzeczywiście, problem jest szerszy, dotyczy wszystkich mieszkańców, dlatego powiem też tak, że Pan Prezydent miał pozytywnie zarówno jeden projekt uchwały, jak i drugi. Propozycja odbycia tego w dwóch czytaniach właśnie zmierza do tego, że żebyśmy na spokojnie skonsultowali i skonsumowali obydwie te uchwały i tę potrzebę konsultacji rzeczywiście doprowadzili do sytuacji, w której te konsultacje się odbędą w jak najszerszym słowa tego znaczeniu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowicz. Szanowni Państwo, niewątpliwie zimowe igrzyska olimpijskie są szansą na rozwój cywilizacyjny Krakowa, są szansą na skok i wykonanie dużych inwestycji, które są temu miastu potrzebne. Dlatego też warto jest stworzyć dobry program inwestycyjny, który będzie tej idei igrzysk towarzyszył i warto go skonfrontować z oczekiwaniem mieszkańców, abyśmy poznali, jak można jeszcze lepiej stworzyć jeszcze lepszy program inwestycji służący lepiej mieszkańcom. Dlatego oczywiście oba projekty są dobre. Natomiast referendum jest niepotrzebne i idąc w kierunku rozmów z mieszkańcami należy te sprawy dopiąć. A pokazuje to przykład tych czterech miast, które Euro 2012 organizowały. No można dzisiaj krytykować tą ideę i cieszyć się, że w Krakowie Euro nie było, no ale jest to taki raczej śmiech podszyty zawiścią, bo jeżeli zobaczymy na Wrocław, mamy tutaj projekt Tramwaj Plus, mamy autostradową obwodnicę Poznania, mamy rozwój sieci drogowej, wiele inwestycji towarzyszących euro, które tam zostały zrobione. No jeżeli weźmiemy pod uwagę Poznań, to oczywiście mamy i autostradową obwodnicę Poznania i drogę szybkiego ruchu, która jest wschodnią obwodnicą Poznania do Gniezna. Mamy również drugą linię szybkiego tramwaju w Poznaniu z tunelem i z podziemnym odcinkiem tej linii. Gdańsk, również inwestycje drogowe, inwestycje transportowe. O Warszawie to już nie mówię, bo nawet sami przeciwnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz podkreślają, że w Warszawie się dużo inwestycji jest realizowanych. Więc jeżeli nie chcemy tych inwestycji, to bądźmy przeciw. Natomiast jeżeli chcemy, aby miasto zyskało takie pozytywne przyspieszenie inwestycyjne, to skorzystajmy z tej szansy. A konsultacje według mnie, i dlatego ideę konsultacji popieram, są po prostu narzędziem, abyśmy stworzyli taki program inwestycyjny towarzyszący Igrzyskom Olimpijskim, który będzie jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom Krakowia, więc ich o to pytajmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa
Pan Adam Kalita już nie. Szanowni Państwo, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Mam zgłoszenie tutaj naszego mieszkańca Krakowa. Bardzo proszę, pan Grzesz, daję panu 3 minuty, tak jak każdemu radnemu, i bardzo proszę o przestrzeganie czasu. 3 minuty. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Grzegorz Piotrek. Ja chciałem tutaj w imieniu strony społecznej Okrągłego Stołu może Mieszkaniowego ustosunkować się do tych konsultacji i do igrzysk. Proszę Państwa, dla nas, dla zwykłych ludzi, to jest po prostu jakiś horror, bo mieszkań nie ma, ludzie nie mają pracy, Kraków zanieczyszczony i Państwo tutaj reprezentujecie oczywiście biznes, a nie mieszkańców, bo proszę Państwa, wydanie 21 miliardów na inwestycje, wy mówicie, że drogi będą jak będą igrzyska. No przecież to się w głowie nie mieści. W normalnym kraju normalnie buduje się drogi, nie dlatego, że są igrzyska. No ktoś tu oszalał i stracił rozum. Ja nie wiem kto, bo tutaj prawie że pusto jest. Ja bym jednak prosił, żeby za te kilka tysięcy siedzieć na sesji i jednak zajmować się, jak jest sesja, a nie sobie chodzić na kawę i sobie robić normalne żarty. Proszę odnośnie tematu. Więc właśnie temat jest taki, że to już jest przesądzone. No to już pan prezydent przesądził i Platforma, a za którymi stoi biznes. A my tutaj umrzemy na raka, bo najwięcej na świecie umiera, w Polsce ludzi umiera na raka. Ludzie nie będą mieli gdzie mieszkać. 40 tysięcy wydano na budownictwo mieszkaniowe, a młodzi wyjadą. No i będzie po prostu, będą przeprowadzane zabawy na rynku za 2 miliony Sylwester. Więc te konsultacje to Państwo już dawno przeprowadziliście, teraz pozorujecie jakieś rozmowy, nie wiadomo z kim, o czym. To się już dawno przeprowadza, a później ewentualnie mówi o tym, czy będą takie igrzyska. One już są przeprowadzone, referendum nie będzie, zrobicie igrzyska i proszę Państwa, i będę musiał wyjechać z tego kraju. No to jest to pełen totalitaryzm, komunizm, no nie wiem, czy to Bruksela kazała, czy kto to kazał, no Moskwa już nie kazała. No więc Państwo, to są właśnie te konsultacje społeczne. Bawcie się dalej, my swoje też zrobimy. Dziękuję Państwu. Wybory. Dziękuję Panu. Szanowni Państwo, ponieważ do druku 1614 mam wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie dwóch czytań, będziemy głosowali w bloku głosowania.